Hubert Miściwojewski, razem ze mną Don Kasio. Cześć Kasiusz. Cześć. Kasiusz, no pierwsze pytanie, odchodzisz z fejmu czy nie? Już tak oficjalnie, chciałbym to wyjaśnić. Votore 4. Już 21 stycznia. Nie walczę na razie. Kup pay-per-view na tvvotore.com. Nie walczę na razie, po prostu zrezygnowałem z walki. Od każdej federacji miałem propozycję walk. U każdej powiedziałem, że na razie nie czuję głodu walki i zaczynam nowe projekty po prostu. No i tak, a ja jak będę miał głód walki, nie zamykam się na żadną federację, żeby zawalczyć i pokazać, kto jest królem. A, czyli pewnie mu się kontrakt z Fejmem skończył, bo on tam chyba... Kiedyś mówili, że on na parę walk do przodu podpisał. Pewnie ma jeszcze ten okres karencji taki, wiecie, że nie może tam, nie wiem, przez pół roku, przez rok, czy ja nie wiem, na ile oni to podpisują, walczyć w innej federacji, a tutaj jest w roli włodarza. Aha, czyli tak to działa. Więc może zawalczę w swojej federacji, może w innej. Ja jakby tu tworzę swój projekt i na tym mi zależy, a walki bez różnicy mi po prostu gdzie, w razie co. Więc, ale wiadomo, no, będę się skupiał na swojej federacji teraz i wiadomo, że jak będzie ciekawe zestawienie, to głównie będę chciał je zrobić w swojej federacji, a nie u kogoś, ale nie zamykam się. Słowo w swojej federacji. Jako ty ogólnie tutaj pełnisz rolę, Kasiusz? Ja też prześledziłem KRS, wiem jak to wygląda z udziałami, kto jest prezesem w ogóle. Ty masz tutaj jakąś rolę włodarza. Jak to wygląda w ten sposób? Bo dużo ludzi w ogóle myśli, że to jest już twoja federacja jako twoja. No, niech myślą jak chcą. Ja po prostu z pewnych względów nie chciałem wejść w spółkę, ale jakby... Bezpieczeństwa, tak? Nie, jest sporo innych po prostu rzeczy prywatnych, o których po prostu nie chcę rozmawiać, ale jakby jestem zadowolony z wspólników, których widzisz w KRS-ie, bo jakby to był też sprawdzian, że uda nam się do końca. Mnie dziwi jedna rzecz, bo Kasio nie miał się bić z Sariusem tam w boksie czy w K1 na 13. No i mo kurwa, to właśnie się... I mo to dostał tą ofertę kurwa na ostatnią chwilę, w ostatnim miesiącu. Przyklepał to i tyle, i pod to jest. A. Dobra, nieważne. Nie, no kurwa, widzowie się odjebało, no. No kurwa, widzowie, miałem pecha. DW7 przesyła 10 zł. Kurde, nikt nie jest doskonale, a ludzie z świetych robią prze doskonalnych. Każdy zyje jak drugi i tak samo każdy umrze jak drugi, czyli cala zycie się będziemy uczyć, a i tak umrzemy, głupi mordeczko, czyli zyjmy jak chcemy, aby każdy dzień był mega. Kurwa, nie wiem, o co ci chodzi, ale kurwa, nie wiesz towaru, byku. No Jezu, widzowie, misklik, no, miałem pecha, no. Serio. Tak, że wszyscy nie będą wiedzieli. I jestem z tego dumny, że nikt nie wiedział. Były różne pogłoski, że kto tam może być, kto to jest tym włodarzem, a nie wyszło to i jakby jestem dumny z Kamila, Tomasza i Bartosza, więc zajebiście. Jesteś tak jakby twarzą Prime MMA Show. No ja jestem włodarzem, pełnię rolę włodarza, oni jakby są od organizacji, po prostu no sam bym temu nie podołał. Bez woda nie ma dowoda, dokładnie. Szukałem odpowiednich ludzi, tak jak ci prywatnie przed chwilą powiedziałem, że od drugiej walki już planowałem swoją federację i w końcu mi się to udało, w końcu znalazłem odpowiednich ludzi, który jeden będzie odpowiedzialny za to, jeden za to, jeden za to i udało nam się, ja jakby biorę
wszystko na swoją głowę, to co jest w mediach i mam nadzieję, że sobie poradzę. Jak to wyglądało, ty w ogóle rozmawiałeś z Fejmem o tym, czy nie? Jak to wyglądało, jak wy się rozstaliście? Czy w ogóle Fejm wiedział o tym, że ty to bierzesz, czy dowiedział się dzisiaj, dopiero z konferencji? No, Boxdel dowiedział się dużo wcześniej. Rozmawiałem z nim nawet dzisiaj. Mówi, że mi kibicuje, bardzo mi się spodobała jego reakcja. Do Rafała Pasternaka, głównie z nim rozmawiam. Krzysztof Rozpara z kolei nie odbiera ode mnie telefonów już od bardzo dawna. Z Rafałem Pasternakiem rozmawiałem i to na wakacjach, nawet do niego zadzwoniłem, powiedziałem, że żeby nie robić im ambaransu, to że no, żeby mnie nie planowali na przyszły rok, bo no, nie zamierzam jakby walczyć, głównie też przez kontuzję i nie czuję głodu, a to jest najważniejsze. Nawet no, z tymi kontuzjami w sumie wyszedłem do dwóch walk ostatnio, ale wiedziałem, że sobie poradzę, ale teraz no, zdrowie, chcę zadbać o to zdrowie, jak poczuję głód walki, to tak jak mówię, nie zamykam się na nic. A na tych wakacjach, bo nie dokończyłem, zadzwoniłem do Rafała, bo uważam, że to by było nie fair. Powiedziałem mu, że no nie chcę na razie walczyć, że skupiam się na innych projektach. No, a przez to, że jakby chcieliśmy zostawić to do końca, że wyjdę w tej masce i pokażę, to po prostu dlatego no wcześniej tego nie ujawnialiśmy, nie? No ja sam byłem w szoku, jeśli o tym dowiedziałem dosłownie dzisiaj, nie wiem, Truman chyba wrzucił tam na swojego Instagrama, że prawdopodobnie to będziesz ty. Kasiusz, kolejna sprawa, nie było czegoś takiego, że szkoda zostawiać to, co było w Fejmie? Tyle walk, tyle konferencji, tyle gal, tyle kibiców, nie oszukujmy się, Fejm dał tobie dużo, jak i ty dałeś na pewno dużo Fejmowi, nie szkoda było zostawić to wszystko? Zawsze jest szkoda, ale jakby, no ja jestem indywidualistą, myślę zawsze, głównie stawiam siebie na piedestale i myślę to, co jest dobre dla mnie. Nie będę jakby satysfakcjonował innych ludzi, tylko... A to jest definicja indywidualizmu czy egocentryzmu? Jak sobie przeanalizowałem, to teraz to było najlepszym ruchem dla mnie. Wiadomo, nie wiem, jakaś porażka czy coś, to i tak po prostu by prawdopodobnie na mnie się wypieli czy coś. Ludzie, dla nich biznes to biznes i ja też tak uważam, że to jest prawidłowe podejście, biznes to biznes, ale po prostu wolałem odejść jako niepokonany niż, wiesz, jak niektórzy przedłużają swoje kariery i potem, wiesz, za 10-20 lat będą ważywali, będą gadać. To kurwa, to zaorał się w 15 sekund. No co to kurwa jest? Czemu EBB jeszcze z tego odcinka nie zrobi? No kurwa, no. Myślę, że egocentryzm jest ważnym aspektem indywidualizmu. Ale indywidualizm to nie jest, że po prostu robisz coś kurwa w pojedynkę? Indywidualnie? Samotnie? Znaczy widzę, no wiesz, to musiałby, musiałaby tu przyjść jakaś pani, kurwa, po filologii polskiej i nam wytłumaczyć, kurwa, definicję. Widzę, że w pewnym, znaczy ja to rozumiem tak, że to w jakimś stopniu się jedno na drugie nachodzi, ale nie jest to takie stricte. To nie czułem głodu walki już teraz. I już wcześniej nie czułem, ale po prostu z tymi wcześniejszymi ogórkami to wychodziłem sobie tak z melanżu. Potem jak już dostawałem tych zawodowców, no to musiałem się przygotowywać, więc wróciłem do trenera Marka Chrobaka na salę. I to były ciężkie treningi, no i ja już nie jestem gotów na taki reżim treningowy, przynajmniej teraz. Może po prostu za szybko miałem walkę po walce, trochę się wypaliłem. A tak jak mówię, no 101 twarzy Don Casio, ja lubię nowości, mam nadzieję, że tutaj też sobie poradzę jako włodarz i będę po prostu prym news tutaj w Polsce. Jeszcze jedna sprawa, tak jakby a propos ciebie, ja wiem, ta presja, nawet masz utwór Presja, że to jest twoja presja, ale właśnie ta presja już nie była trochę zbyt duża, to wszystko, że ty musisz wygrać. Że kibice oczekują tego, że musisz się pokazać, że ty sam zresztą mówiłeś o tych zawodowcach, wiesz, czy to z UFC, czy innych, nie było tego trochę za dużo? Nie, no teraz narzuciłem chyba na siebie jeszcze większą presję,
więc jak każdy będzie obserwował, jak to wyjdzie. Czy wiadomo coś o hype? Wiesz co, ja nic nie wiem o hype. I w sumie za każdym razem, jak pytałem o hype, to było no, w przyszłym miesiącu, we wrześniu, w listopadzie, pod koniec roku. Wydaje mi się, że nie chce im się robić tego projektu. I z jednej strony spoko, bo nie wiem, może to było nierentowne, czy nie mieli na to pomysłu, czy nie mieli ludzi, żeby to poprowadzić, czy za dużo pracy by wtedy mieli, czy też pojawiły się konkurencyjne gale i oni woleli Fame jako Fame się woleli. Wiecie, to nie jest oficjalna informacja czy coś, wiesz, że ja to z kimś rozmawiałem, tylko ja to tak widzę. Tylko wiesz, Hajlik się pojawił, teraz ten jakiś Prime się pojawia, jakieś inne federacje się pojawiają i wolą się skupić na Fejmie, żeby nadal był liderem, jeśli chodzi o te gale freak fightowe. Jestem w stanie to zrozumieć, z drugiej strony nie jest w porządku, że zapowiadają coś, że będzie, nie wiem, tam 5, 6 czy 10 edycji, że ktoś wygra kontrakt w Fejmie, no bo nawet z tego pierwszego hype'u, nie? Było obiecane tym ludziom, że gdzieś się tam dalej dostaną, było jakieś głosowanie wyników, to nie wiem, nie widziałem wyników, więc nie wiem jakie były, nie wiem czy w ogóle były publikowane, więc ileś tam osób zawiedzionych jest. Teraz jak to wznowią po roku, kurwa, to nikt nie będzie pamiętał, kto z kim wygrał i w tych głosowaniach widzów no nie będzie to obiektywne, więc no kurwa tu turbo duży gnój z tego wyszedł, nie? Moim zdaniem. Czy Kastusz sobie poradzi w czymś nowym, czymś no, wyszedł ze strefy komfortu, tu się lał po mordzie, tylko nie musiał się tym interesować, tym kontraktować karty walk, interesować się wieloma innymi rzeczami, być czasem dyplomatą. Ja mam wiele twarzy, 101 twarzy Don Casio, tak jak powtarzałem i mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Presję. Ja już i tak wcześniej odpowiedziałem na to pytanie twoje, które teraz zadałeś, może słabo mnie słuchasz, że nie czuję głodu walki. Nie czuję głodu walki, głównie to był powód zaczęcia czegoś nowego, chociaż tak... Moim zdaniem powinien to doprowadzić do końca ogólnie ten hype i nawet jeśli to, nie wiem, bo im się gale nie stykają czy coś, no nie wiem, to przy okazji Fejmu, wiecie, to jak macie... W UFC, że najpierw są te gale, znaczy najpierw są te walki, co otwierają i potem przechodzisz do tej głównej karty. Event by trwał trochę dłużej, kto by chciał sobie na to przyjść, to by sobie na to przyszedł. Mogliby to nawet open puścić. Wydaje mi się, że jakoś mocno by to kosztów nie poszerzyło, bo raz, że ci zawodnicy tam pewnie chuja dostają. Dwa, no nie wiem, jakiś sędzia, wiesz, lekarz, a przy okazji gali, no to po prostu wcześniej by musieli zacząć, nie? Jakoś powinni z tego wybrnąć, no bo kurwa nie fajnie się to potoczyło, nie? Tak jak mówię, po drugiej walce już zacząłem myśleć o swojej federacji. No na przykład 5 walk open właśnie z Hype MMA, a potem już Fame na zamknięcie. No dałoby się to jakoś zrobić, nie? Nie wiem czy na to nie ma pomysłu, czy nie ma chęci, zresztą mi za to nie płacą. I obserwowałem, szukałem. Pytałem tego, czy czasem by nie chciał pomóc, bo właśnie cały czas była presja. Myślałem, że sam w pojedynkę sobie nie poradzę, jako włodarz. I tu jak z wspólnikami rozmawiałem, to ja głównie uznałem, że nie. Ja... Bo wiecie, co też nie jest w porządku, bo było mówione, nie? Że ci, którzy już zaliczyli, wygrali swoją walkę, to tam pójdą do jakiegoś turnieju finałowego, coś tam, na kogoś będzie głosowanie, potem będzie jakiś turniej. Wyobraźcie sobie, że jakaś osoba, która na hype'ie wygrała swoją pierwszą walkę, mówi, o, będę walczył o kontrakt w Fejmie i kurwa przez ten rok trenuję, a tu o hype'ie nic nie wiadomo. No ogólnie, no dla mnie mega krzywe to jest, nie? Ja będę sam. Bo jakby rozmawialiśmy, może kogoś drugiego, żeby było... No zawsze wiesz, to na dwóch spada wina, nie? A ja mówię, nie, ja sobie poradzę, ja jestem Don Casio Król. Casio, już prowadziłeś konferencję z moim dobrym bardzo kolegą, z Michałem Cichym. Jak ocenisz wasze prowadzenie konferencji, jak ocenisz to, co się działo? My nie mieliśmy tutaj transmisji, ale z tego, co widziałem, pierwsza część, dymy. No każda część mnie zaskoczyła, znaczy pierwsza najbardziej, bo były dymy, a nie oczekiwałem aż takich, że każdy się tam pokłócił ze swoich par, nawet krew poleciała. No Michał bardzo dobrze przygotowany był, jedynie czasem jakby no potem ja się więcej odpalałem, bo
Ale no, Michał jakby miał wiele pytań, ja nie miałem, więc ja mogłem się skupiać, co jest ciekawe, nie? Tym bardziej, że ja już mam doświadczenie od środka, to jest ciekawe dla widza. To tam czasem po prostu ciągnąłem jakiś wątek, dlatego czasem jakby brałem za mikrofon i ciągnąłem to, ale Michał bardzo dobrze, uważam, że poprowadził tą konferencję, więc jestem zadowolony. No masz, i bardzo. Masz się od kogo uczyć. Gratulacje dla Michała. Każdy ma swój styl, każdy jest inny. Kasiusz, kolejna sprawa. Jak ty się dzisiaj odnajdujesz w tej roli? Jesteś szczęśliwy, że zaryzykowałeś, że to podjąłeś? Bo widzę, uśmiech na twarzy jest. Cieszę się. No, aha, bo tutaj jest GTA napisane. Ale tak jak mówię, to też fajny telefon jakby od Bogdala dostałem. I propsował, mówi, że życzy powodzenia, że zajebiście, że nie czuje żadnego żalu. Ciekawe, czemu pozew pił. No, chyba nie miałem za co, nie? Bo wiadomo, no jednak dałem dużo federacji, mam nadzieję, że to też docenia. Teraz po prostu chcę się sprawdzić na innych płaszczyznach i mam nadzieję. No właśnie, też jest pytanie, kto komu dał więcej? Fame Kasiu czy Kasiu Fame'owi? Wydaje mi się, że gdyby nie Fame ma, to nikt by nie wiedział, kim jest Kasio. I ja też miałem wrażenie, że oni bardzo dobrze go traktowali pod tym względem, że on był takim kurwa pupilkiem tej federacji. Inną rzeczą jest, że opłacało się na przykład kurwa go boostować, bo potem się odpłacał na tych konfach, czy robił jakieś dymy. Koniec końców tam najebał ziomka z KSW. Mi się wydaje, że Fame dał mu więcej, ale Kasio kurwa w sumie, no można powiedzieć, że spłacił po części ten. Nie wiem, ale nie sądzę, żeby ten Prime jakoś kurwa mocno się wbił w rynek, bo brakuje influencerów, nie? Jeśli chuj fajnych osób i dużych jest w Fame, którzy sprzedają pay-per-view, w haju też jest dużo, spoko, oni teraz, bo wiecie, nie jest problemem zrobić jedną galę, żeby tam było 6 fajnych nazwisk, 3 walki, a reszta to są takie zapychacze, no bo nie oszukujmy się, kurwa, to są zapychacze jakieś, nie? Ale na każdej gali nie będzie się bił Krużwil z kamerzystą, nie? Pytanie jest, jaka jest wizja na przykład na galę numer 4? Bo na galę numer 1, na galę numer 2, no coś tam jeszcze, kurwa, podotykasz, nie? Nie ma na tyle dużych, kurwa, twórców w Polsce, żeby tyle gali zapełnić. A też ci influencerzy, których masz, nie zapełnią tego wszystkiego. Na przykład Hajlik też mnie interesuje, nie? Bo Fame, powiedzmy, ma dużą bazę tych zawodników. Jeśli ktoś z tego Fame'u odchodzi, to raczej to są zawodnicy, którzy nie są. Wiecie, jakiś Tyburski odejdzie, no kurwa, kupiłbyś PPW dla Tyburskiego. Pomijając tego, że na przykład fajną walkę dał z Tańculą, cokolwiek. To też już było rok temu, nikt o tym nie pamięta. Nie kupuje się, nie? Więc no, takich dużych, kurwa, wrogich przejęć to chyba nie było jeszcze. Więc no. Gala się kupuje dla 3 pierwszych walk? Jak pierwszych? Chodzi ci o main event i co-main eventy? No ja ci powiem, kurwa, że niekoniecznie, nie? Może na początku Fame taki był, że te pierwsze walki były mniej ciekawe, ale na przykład, jaki był Fame teraz ostatni? Fame 12? Fame 12, karta walk. No i jak tutaj mamy kartę walk, Adrian Wieliczko, Jakub Dragon Kaczmarski. Aha, bo to są ci ludzie z tych. To oni na to mają. Dobra, masz rybę versus koro. I teraz mówisz, czy oni mogą sprzedać pay-per-view. No i kurwa, dla takiego typowego ziomka, który ogląda internet, to nie jest to ciekawe. Ale trafiają w nisze osób, które się interesują freestylem. I jak ktoś się interesuje freestylem, to powie, o, ja sobie wykupię galę, bo chcę właśnie zobaczyć tutaj dwóch freestylowców, bo cię to jara. Jest to jakaś nisza, nie jest to... Nie kręci to milionowych wyświetleń, ale chuj, niech to przyciągnie 20 tysięcy widzów. Potem mamy Krychę i Szewca. Szewcu nie wiem, czy coś sprzedaje, nie wiem, do jakiej grupy docelowej ma trafiać, ale Krycha, kurwa, kręci tam jakieś dymy. Dużo osób
ogląda tą walkę, bo na przykład źle mu życzy, a inni kurwa oglądają, nie wiem, bo może go lubią. Ten koleś chyba ma już 5-1 w tym fejmie. Więc tak totalnie z pizdy, kurwa, ziomek ma jeden z lepszych rekordów. Potem masz Kamiszkę z Anną Andrzejewską. Nie wiem, czy Anna Andrzejewska jest osobą sprzedającą, ale Kamiszka z racji tego, że jest partnerką Szpilki, to też trafia w tą niszę bokserską, wiecie, no dupa Szpilki, Szpilka się tam pojawi, ludzie to oglądają. Tańcula Murański, no to kurwa tutaj dymy, nie trzeba nic więcej mówić. Zusiem Marti Renti, nie wiem, Marti Renti może TikToka, nie wiem, dla mnie nie jest ona ciekawą osobą, ale na przykład jak przeglądam internet, przede wszystkim TikTok i widzę jakiegoś jej TikToka, to tam jest dużo serc i dużo osób o niej dobrze pisze. Nie wiem, dla mnie ona nie jest zbyt ciekawa. Zusję się mocno na Instagramie wybiła przez te wiralowe swoje wejścia. Ja nie wiem, czy to się przekłada na to, że ci ludzie, bo to głównie Rosjanie ją zafollowowali na Instagramie. Ona ma chyba 2,5 bańki. Ona ma jednego chyba z większych żeńskich Instagramów w Polsce. Nie wiem, czy to się przekłada na sprzedaż, ciężko mi powiedzieć. Kacper Błoński. No to Kacper Błoński to jest Kacper Błoński, nie trzeba tu tłumaczyć. Dostęp jest do no do takiej młodszej publiki. Jest duży, wiralowy. Potem Fit Lovers. No to chyba ta w tą niszę tych takich kurwa pustaków z Instagrama, nie? To jest dojście. Analogicznie wydaje mi się, że ten Fit Lovers i Majewski to będzie ta sama nisza. Radzikowski, kurwa. Radzikowski to jest taki stary boomer, znaczy stary, no taki stary pod tym względem, że jest taki wuja, nie? Taki wuja, co przychodzi i mówi, jak to się mówiło kiedyś. On budzi mega sympatię, też wydaje się mega w porządku człowiekiem. Tu starsza publika też, bo też mogą go kojarzyć właśnie z tych, ze Strongmanów. O Bestii nie miałem jakiegoś dobrego zdania, ale koniec końców jakoś się tam przebił, nie? No. A zatem też to jest walka, to też była walka kurwa chłopów, którzy ważyli po 100 kilo, nie? No i teraz mamy walkę o pas, no to Adrian Polak to jest tam od zawsze. Wiewiór w sumie też jest od początku, ale nie walczy aż tak tyle. No i potem masz Marcina Wrzoska z KSW i ten Kasio, nie? Którego lubią albo nie lubią. Więc wydaje mi się, że każda z tych walk może kurwa kogoś przyciągnąć. Ale jak masz jakąś walkę, gdzie walczy kurwa Tyburski na jakiegoś ziomka, którego nawet nie potrafię z imienia i nazwiska wymienić, to nie wiem, to może to przyciągnie te 15 osób, które MTV ogląda.